Witam w kolejnym odcinku serii podcastów Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczpospolitej, poświęconej wydanej niedawno publikacji pod tytułem Raport o stanie państwa. Ja nazywam się Łukasz Bugara i w dzisiejszym wydaniu omówię rozdział poświęcony polskiej gospodarce. Opowiem o stanie ogólnym gospodarki, podkreślając jej mocne i słabe strony, dodając na koniec rekomendacje wskazane przez autorów raportu. Rozdział zawiera wiele wskaźników oraz tabel danych. Które przedstawiają wartości dla poszczególnych okresów. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z treścią raportu. Link znajdą Państwo w opisie. Stan gospodarki polskiej w 2023 roku cechuje się spowolnieniem wzrostu gospodarczego i pozostającą na wysokim poziomie inflacją. Przyczynami tego spowolnienia są utrzymujące się wysokie ceny energii, słaby popyt wewnętrzny oraz duża niepewność w otoczeniu gospodarczym. Na wystąpienie wskazanych czynników kluczowe przełożenie miała pandemia COVID-19 oraz inwazja Rosji na Ukrainę. Główny Urząd Statystyczny podał, że produkt krajowy brutto Polski wzrósł o 0,4% w trzecim kwartale 2023 roku. Inflacja według projekcji Narodowego Banku Polskiego wyniesie 11,4% w 2023 roku, co stanowi pewne zmniejszenie w porównaniu do wcześniejszej prognozy. Spodziewany jest dalszy spadek inflacji do 4,6% w 2024 roku i 3,7% w 2025 roku. Rynek pracy wykazuje wysoką odporność, a stopa bezrobocia pozostaje na niskim poziomie, co jest korzystne dla stabilności gospodarczej. Mimo spadku aktywności gospodarczej, stopa bezrobocia pozostała najniższa od trzech dekad. Warto podkreślić, że tempo wzrostu wynagrodzeń nadal pozostaje na bardzo wysokim poziomie. Międzynarodowy Fundusz Walutowy pozytywnie ocenia stan polskiej gospodarki oraz jej perspektywy dalszego wzrostu, podkreślając stabilność sektora bankowego w Polsce. Potencjalnym wyzwaniem pozostaje m.in. ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych. Analitycy Goldman Sachs prognozują, że PKB Polski w 2024 roku Wzrośnie o 3,9% rok do roku. Dodatkowo z danych GUS wynika, że polska gospodarka ma już za sobą najgorszy okres i PKB powinien stopniowo rosnąć pod koniec 2023 roku i w 2024 roku. Dane wskazują na stopniową poprawę sytuacji w związku z prognozowanym wzrostem PKB w nadchodzących latach. Z mocnych stron polskiej gospodarki jest bez wątpienia odporność na kryzysy. Polska efektywnie poradziła sobie z wyzwaniami, jakie niosła pandemia COVID-19, jak i konflikt zbrojny na Ukrainie. Wprowadzone rozwiązania w obszarze polityki fiskalnej znacznie ograniczyły negatywny wpływ tych wydarzeń na gospodarkę. Szybkie ożywienie gospodarcze po pandemii Polska odnotowała szybsze odżywienie gospodarcze po pandemii niż większość krajów unijnych. PKB przekraczających poziom sprzed pandemii już w pierwszym kwartale 2021 roku. Stabilne fundamenty gospodarcze. Polska gospodarka wykazała się z odpornością w okresach kryzysowych, co jest wynikiem jej stabilnych fundamentów. W grudniu 2020 roku wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu wzrósł mimo niesprzyjających warunków rynkowych, przebijając prognozy ekonomistów. Najnowsze dane dotyczące napływu inwestycji zagranicznych potwierdzają, że Polska nadal jest postrzegana jako atrakcyjne miejsce lokowania kapitału. Polska gospodarka musi zmierzyć się również z następującymi wyzwaniami i problemami. Polska, podobnie jak inne kraje europejskie, zmaga się z rosnącą inflacją, która wpływa na siłę nabywczą konsumentów i koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Wzrost cen surowców i energii pogłębiony przez konflikt rosyjsko-ukraiński dodatkowo potęguje ten problem. Spadek konsumpcji i inwestycji spodziewany w wyniku wzrostu cen, spadku realnej siły nabywczej konsumentów, wysokich cen energii i wzrostu stóp procentowych. Prognozowany jest wzrost deficytu do 4,7% PKB, wynikający między innymi z wpływu reform podatkowych, zamrożenia cen energii, zerowego podatku VAT na żywność. Autorzy raportu rekomendują poniższe rozwiązania dla polskiej gospodarki. Dalsza cyfryzacja gospodarki jest kluczowa. Należy inwestować w technologie cyfrowe i infrastrukturę, aby zwiększyć konkurencyjność polskich firm na rynku globalnym i wewnętrznym. Utrzymanie stabilności finansów publicznych i kontynuacja polityki makroekonomicznej, która sprzyja wzrostowi gospodarczemu. Należy promować inwestycje, badania i rozwój w sektorze prywatnym oraz publicznym. Dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych i wspieranie startupów mogą przyczynić się do wzrostu konkurencyjności gospodarki. Dostosowanie rynku pracy do zmieniających się warunków demograficznych i gospodarczych, w tym promowanie edukacji i szkoleń zawodowych zgodnych z potrzebami nowoczesnej gospodarki. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury, w tym transportowej, energetycznej i cyfrowej, będą kluczowe dla wsparcia wzrostu gospodarczego i integracji z rynkiem europejskim. Rozwijanie i poszukiwanie nowych rynków eksportowych dla polskich towarów i usług w celu zmniejszenia zależności od pojedynczych rynków i zwiększenia globalnej obecności polskiej gospodarki. Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią trzon polskiej gospodarki. Należy zwiększyć dostępność finansowania, szkoleń i doradztwa, aby podnieść rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstw. Inwestycje w rozwój regionalny mogą zmniejszyć dysproporcje gospodarcze i społeczne w kraju. Wspieranie lokalnych projektów inwestycyjnych, infrastruktury i usług publicznych może przyczynić się do, zró do zrównoważonego rozwoju całego kraju.